gołąbek, którego chcę zademonstrować. Jest to PL0362241073. Ojcem tego gołębia jest oryginalny gołąb z hodowli Majka Ganusa, który wywodzi się z dwóch zwycięzców z Afryki. Ojcem jego jest Premier My Prize. Jest to gołąb, który wygrał, zdobył pierwsze miejsce w finale. On również wygrał prawie 100 tysięcy dolarów w nominacjach. Wygrał chyba też Mercedesa? Nie, no nie pisze akurat, ale wygrał 100 tysięcy plus nagrodę główną. Świetny gołąb, Premier My Prize, wywodzący się z gołębi długodystansowych. Jeżeli chodzi o mamę, czyli babcię tego gołębia, jest to Laura, jest Big Winner Today. Jest to córka Sun City. Gołąb ten wygrał dwa pierwsze miejsca w finałach w Afryce, więc myślę, że nic lepszego sobie nie można wymarzyć. Dwa pierwsze miejsca połączone na siebie i to jest ojciec tej samicy. Jeżeli chodzi o mamę tej samicy, jest to oryginalna samica od Helmuta Klasa. Jest to wnuczka takiej samicy Purdej. Tutaj akurat połączenie było takie, że syn Purdej był połączony na samicę z linii Kruger Cocardis i z tego jest samiczka o numerze 2900, oczywiście klas 507, rok 22, 2900. Jest to pełna siostra do gołębia, który siadał 16 w finale na Pattaya, 12 w półfinale. Pełne rodzeństwo tej samicy było 28 w finale w Tajlandii, 37 na Victoria Falls. No i teraz tak, kuzyn mamy tego gołębia, czyli kuzyn tej samicy 2900, zdobył w roku 2023 pierwsze miejsce w finale na Victoria Falls i kolejny kuzyn zdobył 10 miejsce w tym roku na Afryka Pro. Także myślę, że jeżeli, no oczywiście też jeszcze jest kolejny gołąb, który jest w mojej hodowli o numerze 2856. Jest to gołąb, który jest pełny brat do gołębia, który był 18 w finale na Pattaya. Także myślę, że jeżeli chodzi o gołębie klasa, to są to na ten moment najlepsze klasy, jakie u niego są. Tak jak mówię, 16, 12 w półfinale, 18 w finale na Pattaya, 37 na Victoria Falls, 28 w Tajlandii. Pierwsze miejsce kuzyn mamy i ojca, znaczy mamy na Victoria Falls i 10 w Afryka Pro, także myślę, że wyśmienite wyniki, jeżeli chodzi o te gołębie, o tą samiczkę od klasa, kuzynka świetnych, wybitnych gołębi, także gołąb godny polecenia. Myślę, że będzie to samczyk, oczywiście mogę się mylić, ja tutaj nie mówię tego na 100%, jest to taka moja prognoza. Gołąb jest przepięknie zbudowany, naprawdę fajny, taki ciemno-niebieski kolor. W ręce leży przepięknie, pięknie umięśniony. Piękny gołąb, takie skrzydełko. Piękne, długie skrzydło. Myślę, że gołąb godny uwagi. Wybitne pochodzenie. Ganus razy klas. Serdecznie polecam.